Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj z nami Wesz. Witam, to znowu ja. I standardowo, jak to w nowym sezonie, zagramy sobie turniej, ale żeby nie było za łatwo, to zagramy go losowymi autami. Dlatego dobra, wywalamy te fęki, losujemy. Dobra. Nie mów mi, nie spoiler. O! Jakie super auto dostałem. Standardowo możecie zgadywać, bo ja ogólnie nie jestem nawet w stanie stwierdzić, czy to jest jakaś flaga kraju, ale tutaj dla mistrzów geografii to możecie się wykazywać i pisać, jakie auto ma jaką flagę. Ja też mam flagę. O kurde, wyszedłem do ciebie, jakie potężne autko. Ej, ten ziemniak tak śmiesznie wygląda, naprawdę. O kurde, jak ej, to twoja zgadnie flaga, to nawet jestem... No dobra, nie, bo w sumie, bo tak duże znaczenie pewnie ma to coś takiego po prawej stronie. Tak. Patrzę w ekwipunku, jest to na A, tyle mogę powiedzieć. I nie jest to Australia. Nie jest to Australia, dokładnie tak. Kurde, powiem ci, że hardkorowe są te flagi. No. No i mamy pierwszych przeciwników, czyli drużyna Crunchy Wanchy Fans. Ogólnie? Wesz, może bo coś mówiłeś, że turniej organizujesz, to możesz teraz powiedzieć coś jeszcze tak, za pamięci. Organizuję turniej 2x2, No, w puli jest 10 tysięcy kredytów do wygrania. Zapisy są na Discordzie. No, Discord będzie w opisie. I ogólnie turniej 2x2, 10 tysięcy kredytów. A kiedy? 1-2 kwietnia. 1-2 kwietnia, czyli pewnie sobota, niedziela, zgaduję. Nie wiem, jakie to dokładnie są. profeska. Dobra, mniejsza, my sobie gramy... Ja chyba mam Jaggera, a Weszu ma bardzo dobrą próbę Ungola. Nomad, no, to jest Pyrkowus. Ziemniak. Okay. Dobra, jakieś tutaj próba. Dobra, dawaj ziemniaku. Kartoflu. Flipleset z kartoflem! Ej, w ogóle to twoje to ma hitbox merca chyba, tak kojarzę teraz. Tak. I to ma najlepszy hitbox merca ogólnie, także masz fartos, dobrze ci rozlosowało. Dobra, patera. 50? Nie tym razem. Strzelę! O, ziemniakowóz! Aj. Dobra, w piłkę łatwo trafić, przeciwników też, ale celniej to już gorzej. Dobra, masz okazję. Tak jest. Nice. O, jaki wybuch! Ej, fajny jest akurat ten wybuch, tak już całkiem szczerze. Dobra. Łatwo trafić, strasznie jest tą piłkę, tym autem. Kurde, mamy to prawie. Też mi się przyda ten pyrkowóz. Kurde, ziemniaków, jak to się nazywało inaczej wcześniej? Kurde, była jakaś fajna nazwa na to. A multipla też była. Dobra, to ja mam standardowy wybuch z tego, co możemy zauważyć. Dawaj Hiszpano. Dawaj Hiszpano. Dobra, jadę sobie w prawo, padasz mi tam, bo będzie git. Rebampę? Teraz próba... Dam ci do prawej. Tak. Możesz klepnąć, jak chcesz. No... Ale dobra. Ale bumpnę go. Okej. Okay. Bumpnę drugiego. Nice. Strasznie łatwo trafiać mi. Może main? O! Nowy main, ten ziemniak mobil. Dobra, jak nie zepsuje, to wybuch sprawdzamy. Czekaj. Dobra, nie sprawdzimy wybuchu na razie, bo jestem zbyt zespołowym graczem. Ja tutaj was w niepewności trzymam. Dobra, i dla widzów. I trzymam, mam spadki. Możliwe, że to out. Dobra, może wejdzie. O! Nie widzę swojego wybuchu! Jest, mam taką kamerę, bo przez to, że zostałem zdemowy... No i nie zobaczyłem, jaki ma wybuch, ale chyba to taki coś, co je coś. Idziemy rozlosować auto, zanim nam drugą rundę da. Modyfikowanie samochodu. Preset. O, dobra, bawimy się w Jayzera, tylko takiego po wylewie. I z tego, co widzę, nie mam flagi kraju, więc u mnie nie możecie teraz sobie zakryć piłkę. Ja za to mam hype. Dostałem hype na lat. Przez chwilę myślałem, że masz na tym plecaczku to auto, którym grasz, ale masz Tritona, to jest inny samochód. Ale nawet kolor ma ten sam. Ja myślałem przez chwilę, że masz to auto w plecaku, co nim jeździsz, ale jajca. Jaki dobry setup to byłby, żeby mieć na daszku, tak jakby na dachu, topera z autem, którym się gra. I tak i powinieneś mieć identyczne auto, jakie masz na dachu, że kolory i wszystko. Jaki dobry pomysł w ogóle. Ale dostałem ciekawy w sumie ten setup, bo dostałem hajs i dostałem lunch, idę do szkoły chyba, powrót do szkoły. Żeby zagrać Predatora. Możesz kupić kanapeczkę? O właśnie, a propos Predatora, to... Jak nie zapomnę, to może będą w opisie zapisy do turnieju szkolnego. Chociaż jak to oglądacie, to może już nie być zapisów. Ale w każdym razie tam coś się będzie działo. Dobra, słuchaj się.
A nie, nie słychać tak, ale generalnie mój dźwięk silnika to jest helikopter, więc w tej gierce będę, no spodziewaj się mnie na suficie. Będziesz robił ten 360 co? Tak, tak, tak. Będę robił ten, heli resety. Nie, no muszę przyznać, że dźwięk mojego auta i kulka wielka z tyłka to będzie naprawdę porażka. A gramy tymczasem na drużynie TGG, czyli miłośników Tangensa. Dobra, Hiszpan? Hiszpan, Hiszpan. Ja pierdykam, ale to auto wygląda super. Dobra. Wybitka open, jak zdążysz. Staram się. Trafiłem chyba. Nice! I twój wybuch to Felix! Ani, znowu Felix. Fajny wybuch. Czemu ty fajne wybuchy trafiasz? Jak się nazywa twoje auto, tak jakby? A, chyba wiesz. Artemis. Artemis, o, znała nazwę. Ja nie byłem przekonany, nie powiedziałbym, jak się twój nazywa chyba. Czekaj, nie, że moje endo. Wydaje mi się, że seria Artemis, bo tak jakby jak to powiedziałeś, to mi się przypomniało. Że mniej więcej tak wyglądało. To jest jeden z początkowych, chyba z pierwszego albo drugiego sezonu. Nie, pierwszego był jakiś inny. Dobra. Wydaje mi się, że drugi albo trzeci. Coś tam tak jest. Okej, okay. Trzymaj, open. Nie, on będzie. Uwaga, double tapping, full reset. Nie, znowu. No! Challenge flip reset każdym autkiem. Tak jest. Może każdy, no dobra, za dużo aut jest w rokecie, ale każdym hitboxem da radę, myślę, że w tym filmie. Może. Dojdziemy do finału. Jeśli. Challenge'ik. Jeśli, oczywiście, że dojdziemy. No. Jeśli będzie nam losowało inne hitboxy ciągle, może tak. No. Dobra. O, jeszcze jeden, flip reset. No. I teraz ja przyjmuję. Double tapę. No nie mów! O! Musisz jakoś na 50 zagrać. No? No tak jest! I mamy teraz wnerwiający wybuch chyba. Ale nie, wnerwiające są chyba te wybuchy, co wciągają do bramki. Bo ten jest gitem. Do prawej? Ten też trochę. No też wnerwia, ale nie aż tak bardzo. Ten frizujący mapę bardziej mnie irytował. No. Leci. Uwaga, będzie strzelał. Dobra, spokojnie. Mam to pod kontrolą. Ale ty w sumie dostajesz dwa takie wybuchy? Gdzie ten... Gdzie nie ma normalnego wybuchu, tylko jeden to jakiś kosmos, który zmiesza grawitację. A drugi co, nie wiem, czy wsiąga łatka? No tamten... właśnie wciągał. No bo ja demo dostałem, to nie wiem, czy dostałem wtedy w demo od tego, że mnie ziomek zdemował, czy mnie mój wybuch zdemował. Jakkolwiek to brzmi. Dobra, mniejsza, trzecia runda, bo gadamy głupoty. Losujemy autka. Dobra, dużo gorszego dźwięku przynajmniej nie powinno być. Chociaż niektóre są już abstrakcyjne. Ej, o Boże! Usłyszałem coś, czego wolałbym nie słyszeć. Autko jest grywalne ogólnie z tego, co nim kiedyś grałem. Ale no jak tak usłyszysz dźwięk, ten Ford był fatalny ogólnie z tego, co kojarzę. Ale znowu masz tego kwiatka na dachu. I masz tym razem flagę. I to chyba taką, którą nawet bym mógł powiedzieć, co to jest za flaga. Ale tak jakby, no, to zostawię wam. O kurde, Polak. No nie mogę. Dobra, runda numer 3, czy liczy chyba ćwierćfinał i gramy na... jakiegoś Iwo i Polaka, czyli wlewa. Jak możecie zauważyć, weszli... O, to jest ink chyba ten twoje, ten, w sensie... Nie, takie... nie. To co to jest? Nie mam pojęcia, szczerze. Okej. Okay. Dobra, ja w każdym razie mam kosiarę, więc będzie ciekawie. Ten ZZZ bardzo dobrze fikuje piłkę. Skosimy ich. Tak. Ciebie? Darmowy strzał? Darmowa interwencja. Ty grasz... autem. Mutka tutaj? Outlaw się nazywa. Outlaw, o. Ja tak jest się... popularne autko. Nie no, wygląda to tak z daleka jak trochę jak Twinzer. No bo jest chyba dosyć podobne. Jeszcze te świecące koła tak trochę rozpraszają, nie wiedziałem. No, trzymaj. O, wybronił. Bronią. Wlew bramkarz. Nie to coś szczęsny. No i jest Gorwesza. O, kostka Rubika tak jakby. No era, teraz standardowo mój wybuch jak drugi musi zostać odkryty. To dawaj Hiszpan i testujemy. Ja pierdzielę i tutaj jest animacji na kickoffie. Dobra, podwójne demo i masz piłkę. O. O, powiem ci, że animacji to autko ma w cholerę, jakieś, nie wiem, z wydechu... To jest milion wydechów generalnie, z każdego leci ogień. Okej, okay, to właśnie dobra. Dobra, masz. Trzymaj, Paul. Nie wiem, w sumie. Dobra. Pamiętam, że na auto miało takie dziwne z przodu, jakby, jak było Super Sonic. Trzymaj. Czekam. A to faktycznie było takie, wiem o czym mówisz, z karnetu takie, to chyba był... Nixus? Nie pamiętam w sumie. O, mogę ja? Zostanie? Tak, tak. Testujemy wybuch? I mam
To jest chyba jeden z bazowych, to jest chyba Striker, jakoś tak. No nie mogę, jeszcze, jeszcze nazywamy nasze wybuchy. To jest profesjonalny odcinek. Widzowie zgadują flagi i my zgadujemy, nie wiem co, autka i ten... Wybuchy, wszystko zgadujemy. Ja, to jest jakiś odcinek, nie wiem, teleturniej. Powinniśmy jeszcze punkty dostawać za to, czy zgadniemy ten, nazwę autki i tak dalej. Jeden z dziesięciu. Jeden z dziesięciu, no, rakietowe. O, Lewik wbija, wezmę mu setkę tylko. Cykowany. Bump. I uwaga, testujemy znowu wybuch, czy się nie zmienił w międzyczasie. Free? Dobra, chyba mamy bramę. Jak szybko to zrobisz? O, weź! Ze swoim... Ja nie mogę, Fordzikiem. Jeszcze tutaj z pomocą defensora. Że to jest Octane Hitbox, to ja nie rozumiem, jak... No, naprawdę, to auto, co gra Wesz, wygląda spoko ogólnie, ale pamiętam, jak go testowałem, to był jeden z gorszych aut. Ale dobra, lecimy do kolejnej rundy. Dobra, zdążyłem. O kurde, bo nie, muszę zobaczyć, co to jest za nazwa. Okej, okay, Remix ja mam. I flaga nie kraju, ty też masz nie kraju. Ja mam Guardiana. Ej, w sumie podobne auto mamy. Ej, zapomniałem, że półfinały są BO3, czyli tak jakby... Między meczami nie za bardzo mamy jak losować auto. Jaki decal ciekawy ma ziomek ten Octane? Ej, mamy ten sam decal. Ej, no a mamy w tym chaosie nawet podobne auta, podobne anteny. Tylko, że ja mam jakieś strzały, które mi w kierowcę chyba zabiły. Ty masz centralnie w tego trafione. Ja mam klauna na dachu, także spodziewaj się wszystkiego z mojej strony w tym meczu. O, mamo. Ale masz potężny wybuch, ten boost, znaczy się. No. Maj. O nie! Oj, oj! Dobra, jesteśmy na pozycji. I szybsi. Dobra. O nie. Dobra, piana zbita. Jadę na bumpa. 30. Dobra, ja będę trochę cofnięty. No. A ma boostę ten, kurwa, są. Nie mam tego. O ja kurde. Też... Hiszpan? To może być smurf, tak. Fejkuję jednak. Dobra. O, farmowy. Zgit, czekaj, bo po dachu podjeździłem. Surfer. Flip reset. Ej, właśnie poprzednio na tym chyba reseta nie strzeliłeś. No nie. Ale... To pod koniec challenge'u. Nie no, bo to był hitbox Octane'a, już Octane'a. No w sumie. Tam bumpa. Nadal nie bumpuje. Padam. O! No nie, bo nie wchodzi. O wysiłaczu. Tak. Jaki? Udało się, Batman! Batman prawdziwy. Dobra, to teraz... Kto by się spodziewał, że mój wybuch musimy poznać? Na szczęście mamy best of trójkę, żeby zobaczyć to. No, chyba że jakoś wykminimy zmienienie auta, ale nie wiem, czy to nie będzie ryzykowne, że nas nie wczyta potem do turnieju. Myślę, że nie warto ryzykować. No, nie warto ryzykować. Dobra, weźmy usety jak z respi. To jakieś pytanie. Może do mnie? Czy nie zdążysz? Nie in. Musisz chase'ować. Jakiś masny? Masny do Kurosana. Kurosana chase'uje. Dobra. O kurde, fliknął dobrze. Dobra. Jaki plan? O? Dobra. No nie mogę, znowu mam to. A chyba to samo. I znowu mam taką kamerę na tym, że nic nie widzę totalnie. Za każdym razem jak mam ten wybuch, to nic nie widzę tutaj. Ale nie mogę. Teraz przynajmniej replay był. 50. To nie ma sety. Jeszcze leci uwaga. Nice. Czas podjeżdża teraz blisko troszkę. Wezmę. Weź. Czekam na ścianie, on mi to poda pewnie. Git. Nie trafię tak. Dobra, jakoś tutaj... Mam to? Dobra. Raczej nie mam tego. Kurde, jakoś mi spróbować zmiana auta, ale dobra, nie robimy tego. Dobra, jadę do kick-offa. Blum. Dobra. O ile dojdziemy do finału. No, ale w sumie... Pierwszy mecz dopala. O, masz to? Nie, ale może bumpy. Dobra. Nie, chcę kopnąć, ale nie daje mu się. O, może open? Ten się trochę wywalił. No. Kurde.
Nie ma. Drugi leży, ja też leżę. Słupek. I one on one, weź! One man, dawaj. Close, wezmę insetę. Dam ci do prawej. Nie trafiłem, ale może dobitkę? Dobra. Wezmę. Ja jestem bardziej z tyłu. Przestraszyłem tego. I weź pik! Aj, nie tym razem. Nie tym razem. Wziął pusta. Dobra, wezmę go. Prawa? Prawo? O nie. Przeczytał. O kurde, Korsana. Robiliśmy Hiszpana na nich? Tak. Dobra, to. No co? 30 boosty ciągle. Fek. 50. Zdążę tu przed kozłem. Kopnę od cornera. Zabrałem im setę. Tam ci do lewej. Weźmy się jeszcze raz, ja mam boosta. Dobra. Zero. Prejumpował cię. Tak. Gdzieś tu bitnął. O kurde, jest niebezpiecznie. Jest bardzo niebezpiecznie. To musi comeback polecić. Dobra, ogólnie to... No, przegraliśmy ten meczek, jakoś lagowało Wesza, chyba z tego co kojarzę. No. I zobaczmy lepiej, co tutaj uda się trafić. Sobie nie pamiętam nawet, jakie są nagrody w tym sezonie. Może najpierw zobaczmy, czy cokolwiek bym chciał trafić. Ten wybuch nie bardzo. A już wiem, papier toaletowy jest jako boost. No to myślę, że to... O, tak! Myślę, że to do odcinków tego typu właśnie się przyda, żeby kiedyś trafić na losowym aucie papier toaletowy z boosta. Otwórzmy... A, pootwierajmy skrzynki za 4000. Tutaj na sam koniec jeszcze chyba przypomnijmy o tym turnieju, co Wesz organizuje 1 i 2 kwietnia. O 10 tysięcy kredytów, tak, tak właśnie. No, to zapisy na Discordzie, który jest w opisie. Jak już wchodzicie na różne Discordy, to możecie też wejść na mojego Discorda. Też jest w opisie. I co? I trafiłem totalny syf. Czekaj, bo w sumie nie skupiłem się, co trafiłem. Nie wiem, czy papier toaletowy trafiłem, a to najistotniejsze. Dobra, trafiłem papier toaletowy, więc w sumie jestem spełniony. Dobra, to co? To jeszcze raz dzięki wielkie tutaj za pomoc w męczeniu się z tymi autami. Nie wątpię. No, także to by było na tyle. Zostawcie suba, lajka i elo.